Ale Rosja gra konkretne sprawy dziejące się za granicą Rosji. A to, że tam się wpakowali Amerykanie z odległości 6 tysięcy kilometrów od brzegów Ameryki, to chyba o czymś świadczy. I Putin powiedział podobno, że nie będzie tolerował dalszego uzbrajania i podchodzenia do granic Rosji z wyrzutniami rakiet i tak dalej. To powiedział, że to nie będzie możliwe. I ciekawe, czy Bidenowcy będą to respektować. Jak nie, to on sam załatwi sprawę, maszerując na południowy wschód w kierunku Krymu. Krym jest ich terenem. Chruszczow podarował Krym Ukraińcom jak worek kartofli. Tak się dosłownie Putin wyraził o tym. I on nie odpuści. A jeśli tam wkroczy, to nie to, że zdestabilizuje Ukrainę do końca, tylko wreszcie da możliwość jakiejś organizacji tego rozbitego doszczętnie kraju.